Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym posiedzeniu Komisji Finansów i Gospodarki poświęconym analizie projektów uchwał. Witam Panią Skarbnik Miasta, witam Panią, Pana Sekretarza, Pana Dyrektora Miejskiego Zespołu Służby przy Szkole, Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej. Na początku standardowe pytanie. Czy macie Państwo pytania, wątpliwości co do treści protokołu numer 5 z poprzedniego posiedzenia komisji? Czy macie jakieś pytania? Nie widzę pytań. Kto z Państwa zatem jest za przyjęciem protokołu wspomnianego? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kolejny punkt to analiza treści projektów poszczególnych uchwał. Czy macie Państwo jakieś uwagi co do takiej treści, którą otrzymaliśmy do naszych skrytek? Nikt z Państwa nie wnosi żadnych nowych elementów, zatem przejdziemy do analizy poszczególnych projektów zgodnie z kolejnością ich zapisów. Projekt numer 1. Sprawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. 11. Przepraszam, tak, 11. Nie wiem dlaczego to dzisiaj odbywa. Dobrze. Więc pani sekretarz, pani skarbnik kontroluje. To dobrze. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę pytań. Zatem przechodzimy do projektu uchwały numer 2 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Brawo. Mamy obszerne materiały, które w dużej swojej części są pokłosiem pracy Komisji Rewizyjnej. Czy macie Państwo jakieś pytania w obrębie tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzę do projektu uchwały numer 3 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. W uzasadnieniu tego projektu wykazano nam poszczególne działy, kwoty i celowość wydatkowania tej kwoty. Otwieram ewentualną dyskusję, pytania. Czy macie Państwo pytania? Proszę bardzo. Jest to dowód na to, że materiał jest jasny, wszystko oczywiste. Przechodzimy zatem. Czy pani Jurek ma pytanie może do tego? Nie? Tak, ja chciałem się powiedzieć, że ja dobrze rozumiem, bo na ostatniej sesji Komisji Finansów zadałem pytanie, co się stało z tymi 3 milionami, które zaciągnęliśmy dodatkowy kredyt na spłatę deficytów, w szczególności podatków PIT-ów. Okazało się, że podatki PIT-y są ściągnięte, no i pani słusznie zresztą pokazała, że w rachunkach, w słupkach się zgadza, no bo inaczej się po to się wyrobi. Te 3 miliony przeszło do wykorzystania w roku 2012 jako tak zwane wolne środki z rozliczenia budżetu roku 2011. Czyli zostały. Absolutnie nie można mówić, że zaciągaliśmy kredyt po to, żeby spłacać kredyt. Absolutnie nie można tak mówić. Dziękuję. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Przechodzimy zatem do projektu uchwały numer 4, który jest konsekwencją poprzedniego projektu, a więc zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej w Giżycku. Ja tylko chciałabym jeszcze Panu powiedzieć, że taka sytuacja, jak Pan mówi, że zaciągamy kredyt na spłatę kredytów, jest dopuszczalna. W ustawie o finansach publicznych jest napisane, że można. Ja wiem, oczywiście, że tak. Że nie pokrywamy bieżących wydatków. Tak jest. Tak jest.
Czyli to samo pytanie będę mógł zadać pod koniec roku 2012. Co się stało? Ale w roku 2012 nie zaciągamy kredytu. Dopóki ale co? Przenieśliśmy z 11. Ale one, te pieniądze już są zaplanowane. One już są fizycznie zaplanowane w wydatkach. Czyli podsumowując 12 rok, możemy stwierdzić, że mimo tego, że spadzamy kredyty, to zaciągamy następny kredyt. Nie zaciągamy w tym roku kredytu. Zaciągnęliśmy w 11. W jednym roku. Przesunęliśmy sobie na 12. Bo żeby na koniec 12 te 3 miliony wyszły wolne, to można by powiedzieć, owszem, nie było potrzeby zaciągania nowych kredytów. Ja chciałem tylko mieć świadomość i żebyśmy potem sobie jeszcze też tą świadomość jakby pogłębili, umocnili, że to były dodatkowe kredyty zaciągnięte na bieżącą działalność. Nie. No na pewno nie na dobór podatku PIT. Nie no wiem. No bo one się rozeszły, przesunięte zostały. Nic się nie rozeszło. One się rozejdą w tym roku. Pod te pieniądze były planowane wydatki w tym roku. A jeżeli pan chce wiedzieć, jak jest z wydatkami bieżącymi, to proszę zajrzeć do uchwały zmieniającej budżet i tam jest w tabelce o dochodach jest napisane, ile jest dochodów bieżących i w tabelce o wydatkach, ile jest wydatków bieżących. Nam dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wydatków bieżących. Jakiekolwiek kredyty, które zaciągaliśmy w ogóle, nie tylko w roku 2011, to zaciągaliśmy tylko i wyłącznie pod inwestycje. Nigdy nie zaciągaliśmy na wydatki bieżące. No przepraszam, kredyt 3 milionowy w 2011 roku nie był zaciągnięty pod inwestycje. A dlaczego byś nie? Jak inwestycji mieliśmy, na jaką kwotę mieliśmy inwestycji? Popatrzmy wobec tego na budżet roku 2011. No w ten sposób można mówić, że... Wydatków majątkowych, moment, wydatków majątkowych zrealizowaliśmy 14 milionów, a dochodów majątkowych zrealizowaliśmy 6 milionów 600. No ale to jest taka rządka. Czyli z dochodów bieżących pokryliśmy część wydatków majątkowych. No to w ten sposób przesuwając można powiedzieć, że nigdy nie zaciągamy kredytów na inwestycje, z inwestycji z kredytów finansujemy działalność tą, a na odwrotnie nie. Jak to? Odwrotnie, no. Tak. Nigdy nie zaciągamy kredytu na wydatki bieżące, ponieważ wystarcza nam dochodów bieżących na pokrycie wydatków bieżących. Dobrze. Nigdy dotychczas tego nie robiliśmy. Te 3 miliony nie były zaciągnięte na inwestycje, tak? Były zaciągnięte na ewentualny niedobór dochodów. Niedobór nie wystąpił. Tak. W związku z tym wystąpiła nadwyżka, przesunęliśmy na 2012 rok. Tylko z tego, co pani powiedziała. I jeżeli dalej będzie w mieście taka sytuacja, że wydatki bieżące będą pokrywane z przychodami musi taka być. To znowu wyjdzie nam nadwyżka ta, którą będziemy mogli przesunąć na następny rok. Powinna być. A z czego wyjdzie nadwyżka, przepraszam, z tej, jeżeli dochodzi? Z tego, przesunęliśmy z 11 roku. No bo myśmy ją rozdysponowali, ale to świadczy o tym, że... Wie pan co, to wolne środki, tak samo jak kredyt, to nie są znaczone pieniądze. Znaczone pieniądze to tylko dotacja. I wolne środki, one wchodzą do ogólnej puli przeznaczonej na wydatki. Tak, ale to świadczy o tym, że te wolne środki, które były finansowane kredytem, świadczy o tym, że w tej chwili już nam się bieżąca działalność miasta nie spina. A nieprawda, a proszę zobaczyć na budżet. No jak jest finansowany 3 milionami? No to... A niech pan zobaczy na budżet, jak jest finansowany budżet w tym roku. Też w tabelce, w załączniku numer 1 do zmiany budżetu jest tam wyraźnie napisane. Dochodów majątkowych mamy 6 milionów 200, a wydatków majątkowych mamy... To czy gdyby pani tych 7 milionów 700 nie miała przesuniętych z tamtego roku, też by się spiął budżet? Nie wziąłabym kredyt w tym roku. No dobrze. Ja już mam jeszcze. Czyli ten kredyt wzięliśmy i te 3 miliony gdzieś weszło, tak? W budżet. Ale nie, no chodzi o to, że te 3 miliony to nie jest tak, że my je wzięliśmy na zaś, one nie były wykorzystane i gdzieś tam sobie leżą, tak? Ale ja rozumiem, o co chodzi rokowi, tak? Bo w tym momencie się okazuje, że znowu 3 miliony... Przejemy w tym roku. Znaczy na wydatki bieżące, na inwestycje... Nie, na bieżące nie, dlatego że na bieżące wydatki wystarcza nam dochodów bieżących. Bo tu chodzi o to, że także absolutnie na bieżące nie. No one sam pan powiedział, że nie są znaczone, także to trudno powiedzieć, czy one... Ale ja widzę, bo to trzeba patrzeć, jak się kształtuje struktura dochodów i wydatków bieżących. Dochodów bieżących mamy 71 milionów 700, a wydatków bieżących mamy tylko 68 milionów, czyli ponad 3 miliony mamy więcej dochodów bieżących niż wydatków bieżących. Nam nie potrzeba na wydatki bieżące kredytu.
Czyli to te 3 miliony gdzieś jednak są? No są w budżecie. Gdzieś tam są w budżecie i te 3 miliony nie są? Są, ale nie będzie. Ale no. Ja tłumaczyłam, jak się zamyka rok. Zresztą przy uchwalaniu budżetu też było pokazane. To, że się bilansuje, to ja nie mam świadomości. Jak wygląda, tam jest taki załącznik, który mówi o przy budżecie, chyba załącznik numer 5 albo 7, który mówi, jak się kształtują dochody, wydatki, rozchody, przychody. I trzeba by wziąć tam ten załącznik przy projekcie budżetu, tam wyraźnie jest wszystko rozpisane. Jakie są wolne środki, jakie są rozchody, jakie są dochody. Ja zresztą na ostatniej komisji też panu rozpisywałam, jak się bilansuje budżet, tak? No tak, ale to nie nowość, bo takie są zasady rachunkowości, że to musi się... No to ja nie rozumiem, dlaczego pan ciągle powraca do tego, że my kredyt bierzemy na przejedzenie. Nigdy nie braliśmy i nie bierzemy kredytu na przejedzenie. Jeżeli braliśmy, to tylko i wyłącznie na inwestycje. Ja rozumiem, kolega, bo chodziło o to, że było w grudniu powiedziane, że te 3 miliony są tak jak gdyby na nas wzięte, gdyby nam nie starczyło pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli w styczniu. Tak było mówione, tak? Tak. I potem się okazało, że te pieniądze fizycznie, te 3 miliony... I potem się okazało, że przy konstruowaniu budżetu te 3 miliony zakładamy, że będą to wolne środki. Po rozliczeniu roku 2011, które to rozliczenie następuje w lutym następnego roku, czyli w lutym tego roku, okazało się, że my te pieniądze mamy jako wolne środki, nie jako kredyt, bo kredyt jest w momencie zaciągania i w roku zaciągania, a później to się przekłada na wolne środki. To jest tak ładnie mówiono, taka konstrukcja księgowa, także to nie jest... Nie konstrukcja księgowa, to jest konstrukcja wynikająca z ustawy o finansach publicznych. W ten sposób można tak powiedzieć, że nie przejadamy kredytu, tylko przejadamy wydatki... Wolne środki. Też nie przejadamy, bo czy pan widział, jaka jest struktura dochodów i wydatków? 72 miliony mamy dochodów bieżących. Wolne środki wchodzą w dochody bieżące? Nie, wolne środki w ogóle nie wchodzą w dochody. Czyli one wyjdą na koniec roku jako dalej wolne środki? Nie wiem, może. Jeżeli zrealizujemy dochody lepiej niż zaplanowaliśmy, a wydatki mniej wydamy niż zaplanowaliśmy, wyjdą wolne środki w nowym roku. Tak jest. Ale czy wyjdą, to ja nie, dzisiaj to nie wiem. To ja w sumie wiem, to co chciałem wiedzieć. Czyli tamten kredyt w sumie nie przejęliśmy, bo przeszedł w wolnych środkach na ten tak rok. Jest. A co się stanie w tym roku, to będziemy rozmawiali w przyszłym. Tak jest. Miejmy nadzieję, że tego nie ruszy. Że nie przyjęliśmy. Że nie przyjęliśmy. To się na coś przyda, to no. Póki co mamy tak. Dobrze, ja dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały numer 4. Czy macie się państwo jakieś pytania do treści tego projektu? Nie widzę pytań. Projekt uchwały numer 5 w sprawie zmiany uchwały nr 7 na 13.11 Rady Miejskiej w Gdzieńsku dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę miejską Gdzieńską. Reszt projektu mamy uzasadnienie. Również mamy pomimo tego obszernego materiału chciałbym prosić pana dyrektora, żeby ewentualnie jak ma jakieś dwa zdania na temat tego projektu, żeby przybliżył nam. Może państwo pytania jakieś macie? Jakieś niejasności może są? No to właśnie powiem. W takim razie pytania. Mam pytanie, jaka jest obecnie opłata za przedszkole? Obecna opłata za przedszkole jest 0,08% płacy minimalnej za 1 godzinę. Mam nadzieję, że tego nie przekręciłem, czyli to jest złoty 20 za 1 godzinę i w dotychczasowym brzmieniu jest to rozliczane godzinowo. Okay. Czyli za każdą godzinę ponad podstawę programową. 1,20 zł. To pośrednio wynika tam w uzasadnieniu państwo macie w tej tabeli w kolumnie po prawej stronie na dole uwaga. Tam jest. A te planowane kwoty to mówimy tutaj o minimalnym wynagrodzeniu w tym roku, no bo w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie 1600 zł, czyli te procenty należy traktować jako pewną wyjściowo. To jest sytuacja, jaką byśmy mieli po wejściu tego projektu w tym kształcie od 1 września bieżącego roku.
Specjalnie, do września ciebie jedna podwyżka, 1 stycznia będzie następna. Specjalnie podwyżka. Jest tak uchwała skonstruowana. Wiadomo, że koszty rosną, koszt utrzymania dziecka w przedszkolu rośnie. Żeby co roku nie przychodzić do Rady z kolejnym projektem, tylko żeby po prostu było to powiązane w jakiś sposób. Wybraliśmy tutaj płacę minimalną. Czyli rośnie płaca minimalna, rosną płaty za przedszkolu. Tak, tak i tak było w tym roku, ponieważ to złoty 20 to jest od 1 stycznia tego roku, a uchwała obowiązuje od września 2011 roku. Tam było nieco mniej, bo płaca minimalna była złotówkę z jakimś tam drobnym ułamkiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dosyć klarownie jest to wszystko wyliczone. Wydaje mi się, że na pewno jest czytelne i jasne. Przechodzimy zatem do projektu uchwały nr 6. Wiele wątków ten projekt zawiera. Zasady udzielania rozmiaru obniżyć tygodniowego obowiązkowego wymiaru ogólnie zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. Drugi wątek, zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć. Kolejny wątek, trzeci, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. I ostatni wątek, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W zasadzie cztery wątki obejmuje ten projekt uchwały nr 6, bo o nim mówimy. Projekt uchwały wymagał opinii związków, które to opinie zawodowych, tak? Tak. Które to opinie zostały dołączone jako materiał dodatkowy. Zwracam Państwa uwagę, że związki zarówno Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność, jak i ZNP w części, powiedzmy, dwóch wątków wspomnianych przeze mnie wyraziła pozytywną opinię, pozostałych pierwsza negatywną, a druga również negatywną, ale zaproponowała swoje rozwiązanie. Mam na myśli to ZNP. Proszę bardzo. Tu mówimy konkretnie, żeby uzupełnić wypowiedź pana przewodniczącego, to mówimy konkretnie o tej opinii dotyczącej załącznika numer 2. Tak. Załącznika numer 2, czyli liczby godzin. Określenia tygodniowego. Opinie związków zawodowych ZNP zaproponowało pedagog 24, psycholog, przepraszam, pedagog 24, logopeda 22 godziny, natomiast Solidarność jakby nie wskazuje w ogóle, tylko negatywnie w tej części, w tym załączniku numer 2. Nie proponując Tak, nie proponując żadnych rozwiązań. Domyślę, można zostawić, żeby tak było jak w starej uchwale, czyli po 20 godzin zapewne. Taka była intencja związku, tak do mnie mówią. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan radny Tenis. Odnośnie właśnie tutaj tych negatywnych stanowisk. Proszę mi wytłumaczyć, panie dyrektorze, dlaczego nie uwzględniono? Bo widzę, że nie uwzględniono, ponieważ podniesiono te godziny do wymiarów tych innych, prawda? Nie takich, jak tutaj na przykład ZNP chciało, bo znaczy, tak jak pan mówi tutaj, Solidarność nie wskazała, aczkolwiek się nie zgadza też, nie? Znaczy to nie tyle, co nie uwzględniono, tylko po prostu, bo pani burmistrz została przy swoim stanowisku. Przy swoim stanowisku. I po prostu nie zgodziła się z tymi negatywnymi opiniami tutaj związków zawodowych, znaczy RSZ Solidarność i ZNP. I postanowiła przedstawić Radzie załącznik numer 2 w tym kształcie, który Państwo macie przed sobą. W jakim celu przyjęła argumentację? Panie dyrektorze, w jakim celu zwiększamy liczbę godzin wymienionych załącznik numer 2? Generalnie odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego możecie państwo przynajmniej fragmentaryczną znaleźć w uzasadnieniu. Otóż jaka była intencja tego?
przede wszystkim pozwala nam już na to prawo i samorządy bardzo w szerokim zakresie w tej chwili z tego korzystają. Jest już dostępny w internecie, w biuletynach informacji publicznej mnóstwo tego typu uchwał, zostało już uchwalone w różnych samorządach, w różnych organach prowadzących. Czyli prawo nam na to pozwala, ponieważ do tej pory były w tej kwestii wątpliwości. W tym roku zarówno pojawiła się uchwała Sądu Najwyższego w tej sprawie, jak i orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że to jednak gmina na podstawie delegacji ustawowej z artykułu 42 ust. 7 ma, mówię o karcie nauczyciela, w tej chwili ma prawo do ustalenia takiego pensum i teoretycznie nawet takie pensum może ustalić na 40 godzin. Mówię teoretycznie w tej chwili. Po drugie, weszło w życie w listopadzie 2010 roku rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Żeby Państwu niezwiązanym ze światą przybliżyć trochę tę kwestię, to powiem tak. Dzieci, które wymagają opieki dodatkowej, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, jest coraz więcej. I dyrektor szkoły ma obowiązek, jeżeli uczeń ma orzeczenie poradni lub opinię z poradni, bądź też zespół, bo w każdej szkole powinien powstać taki zespół, który powinien rozpatrywać każdy przypadek każdego ucznia potrzebującego pomocy, może orzec na przykład, że takie dziecko jest skierowane do zespołu wyrównawczego na przykład. I dyrektor i rodzic takiego dziecka ma prawo zwrócić się do dyrektora, żeby dyrektor taką pomoc w szkole zorganizował. Co ma dyrektor do dyspozycji? Dyrektor ma do dyspozycji godziny z artykułu 42, to co w środowisku oświatowym nazywa się potocznie godzinami karcianymi. Każdy nauczyciel musi dodatkowo z uczniami zdolnymi lub też potrzebującymi wsparcia, te godziny również w pewnym zakresie na świetlicę można przeznaczyć, ale tu o tym nie mówimy. Ale taka możliwość jest, Pani Przewodnicząca. Nie ma. Ministerstwo napisało bardzo wyraźnie, że nie ma. Ja będę się spierał z Panią Przewodniczącą. Jest. Jest, ale to jest do udowodnienia. Samorządy tak uważają, ministerstwo uważa, że nie. Ale to dobrze. Załóżmy, że na świetlicę nie można dać. Wycofuję się z tego. Choć do końca na nauczanie indywidualne też nie można. Też to nie, na nauczanie indywidualne jak najbardziej nie można. I teraz, jeśli chodzi o te godziny. Dyrektor patrzy, jakie są potrzeby, ale nie każdy nauczyciel ma przygotowanie, na przykład, żeby prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy inne zajęcia specjalistyczne. Ale zdarza się tak, że nauczyciel polonista na przykład może takie zajęcia prowadzić, więc tymi godzinami może dyrektor obsadzić pewne potrzeby. Nie, z tym, że nie łudźmy się, nie ma takiej możliwości, żeby tymi godzinami wszystkie potrzeby w szkole zabezpieczyć. W tej sytuacji budżetowej, którą mamy w tej chwili, była wczoraj rozmowa na Komisji Spraw Społecznych. Pani burmistrz stwierdziła, bo padały z ust pana chyba radnego sektor, ile dobrze sobie przypominam, postulaty, no, żeby etaty zwiększyć tej pomocy psychologicznej, pedagogicznej. Pani burmistrz stanowczo odpowiedziała, że w obecnej sytuacji budżetowej nie stać na dodatkowy etat. Wydaje mi się, że to wpisanie podwyższonego, zwiększenie pensum pedagogom, psychologom i logopedom pozwoli w pewnym stopniu zaspokoić te zwiększone w szkołach potrzeby, bo z sygnałów, które mamy od dyrektorów, takich potrzeb jest coraz więcej. Wczoraj również pani burmistrz mówiła, że nie ma, nie, raczej w tej sytuacji budżetowej nie będziemy mieli dodatkowych środków na to, żeby na przykład tym ludziom, którzy już pracują, którzy zajmują się takimi dziećmi, żeby dać na godziny ponadwymiarowe, dodatkowe godziny. Jest to pewien półśrodek oczywiście i tutaj idziemy na pewien kompromis, ponieważ mam tu nawet przy sobie mnóstwo już uchwał, które zostały uchwalone w różnych gminach i ta liczba godzin opiera się na takiej mniej więcej średniej. Są gminy na przykład, czy są miasta, prezydent Częstochowy, czytałem w Dzienniku Gazecie Prawnej, chyba to chodzi o Częstochowę, zapowiedział, że takie pensa będą wynosiły po 30 godzin. Niektóre samorządy nawet mówią,
o 35 godzinach, tam w zależności od rodzaju stanowiska. Więc myślę, że tutaj idziemy na pewien kompromis, bo wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że ta praca często jest bardzo trudna i tej pracy nie można porównywać do pracy biurowej na przykład, gdzie człowiek siedzi w ciszy, skupia się i pracuje tylko z komputerem. To są dzieci, które wymagają często bardzo dużo uwagi, bardzo dużo cierpliwości i wzmożonej opieki. Więc tutaj nie możemy sobie pozwolić, żeby to pensum podnosić do 30-30 paru godzin. Takie jest nasze zdanie i wydaje mi się, że te liczby przedstawione w załączniku numer 2 są takim wyrazem kompromisu, żeby dać dodatkowe możliwości dyrektorom szkół w zapewnieniu tego typu specjalistycznych zajęć, ale jednocześnie nie spowodować tego, bo jeżeli taki pedagog miałby, nie wiem, 40 godzin korekcyjno-kompensacyjnych w tygodniu przeprowadzić, to jest po prostu niemożliwe, fizycznie niemożliwe. No to tyle, co chciałem powiedzieć w tej sprawie. Dobrze. Panie dyrektorze, to my mówimy tutaj cały czas pan słusznie mówi o potrzebach wynikających z rozporządzenia wydanego jesienią, skierowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Mówił pan o zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rozumiem, wyrównawczych i z uczniami chociażby zdolnymi, ale chcę państwu powiedzieć, że to nie tylko ci specjaliści wymienieni w załączniku numer 2 prowadzą tego rodzaju zajęcia. Bo z karty nauczyciela, ale ja to mówiłem, no, prowadzą te zajęcia także inni nauczyciele. Także jakby potrzeby, specjalne potrzeby edukacyjne jakby rozpływają się na różne stanowiska. To nie jest tak, że tylko obarczamy logopedów, czy pedagogów, czy obarczamy psychologów w tej materii. Ale ja nie rozumiem jednego, bo skoro mamy 40 godzin tygodniowy, tak? Tygodniowy czas pracy to jest 40 godzin, to przecież dyrektor nie może w sposób absolutnie elastyczny przydzielać czynności pedagogom, psychologom czy logopedom w zależności od potrzeb, a nie tak w sposób ścisły, spersonalizowany i umocowany prawnie sposób. Nie może, dlatego że w artykule 42 ust. 1 karty nauczyciela jest napisane, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. I teraz w ustępie drugim jest mowa o tym, co się na te 40 godzin składa. Po pierwsze, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami. I w tymże ustępie drugim, w punkcie pierwszym jest odwołanie, że dla pewnej kategorii nauczycieli odwołanie do ustępu 7, a ustęp 7 tego artykułu 42 daje wyraźnie wskazanie delegację ustawową, a ustawy w polskim systemie prawnym są drugie, jeśli chodzi o system prawny po konstytucji, i w ustawach mamy delegację ustawową. To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek gminy, żeby taką uchwałę wydać. My musimy, i to nie może dyrektor sobie dowolnie ustalać, tylko to musi być na podstawie uchwały. Tak jak pan przewodniczący prowadzi 18 godzin w tygodniu, to wynika z artykułu właśnie 42 z ustępu 3, bo tam jest napisane 18. Skąd ten wymiar? Ale skąd, no to można, to ja już tłumaczyłem, to można powiedzieć, gdybyśmy tu wpisali 28, to niedobrze państwo by się zapytali, skąd 28. A gdybyśmy wpisali 24, to byście państwo spytali, a skąd 24? Ja mówiłem w swojej pierwszej, w części wypowiedzi, że myśmy przyjrzeli się, jak to jest w innych miastach. I uśredniliśmy. Mniej więcej, żeby to nie było nie wiadomo jak dużo, bo nie stać nas i nie mogliśmy też prowadzić jakichś badań naukowych. Nie robiliśmy również jakichś ankiet w szkołach i tak dalej, takiego szczegółowego rozpoznania, jakie są potrzeby. Ja w lutym rozmawiałem z dyrektorami szkół, bo ta uchwała miała trafić z różnych względów, o których nie będę teraz mówił, bo ona trafiła teraz. Miała trafić na komisję i na sesję w maju. W lutym, pisząc projekt, dzwoniłem do każdego dyrektora z prośbą jakby o wyrażenie opinii. Ja państwu zdania każdego z dyrektorów w tej chwili dokładnie nie przytoczę, ale z tego, co sobie przypominam, to raczej dyrektorzy, każdy z dyrektorów powiedział, że te godziny się przydadzą. Te dodatkowe godziny, że będą potrzebne.
nie było jakby negatywnej. Coś jak przez głębszy, przypominam sobie, że chyba w przypadku jednego dyrektora, żeby bez tej godzin może by sobie poradzili i tak dalej. Ale generalnie oddźwięk był taki, że te zmiany są potrzebne. Pani Przewodnicząca. Dobrze, no więc zacznę ja. Ja jestem w ogóle, proszę Państwa, nie jestem przeciwko jakiejkolwiek zmianom, dlatego uważam, że one są potrzebne. Natomiast wszystkie zmiany, które są wprowadzane, moim zdaniem, one powinny wynikać jednak z opracowanych i przebadanych potrzeb. To rozporządzenie, o którym Pan Dyrektor Schulz mówi, czyli o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ja uważam, że jest to jedno z lepszych rozporządzeń, które jest. A uważam to z tego względu, że jestem jedną z dwóch osób na terenie powiatu przeszkolonych przez Ministerstwo Edukacji właśnie w zakresie wprowadzania tego. Muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo różnie. Natomiast dla mnie jednak punktem wyjścia, bo tu nie chciałabym, żebyśmy się tylko i wyłącznie jednak dyskutowali o tych samych godzinach, bo to tak naprawdę jest rzecz wtórna. Dla mnie punktem wyjścia jest przeprowadzona jednak diagnoza. My jako Rada, nie wiem, może Pani Burmistrz ma takie informacje, my jako Rada nie mamy tak naprawdę najmniejszego pojęcia, jaki jest zakres potrzeb dzieci w tym zakresie. A zakres potrzeb jest na pewno bardzo wielki. Ja zgadzam się z tym, też często zresztą słyszę, w jaki sposób wypowiadają się dzieci. Tylko, że ci logopedzi tak naprawdę, jeżeli ma sens jakiejkolwiek pracy, oni powinni pojawić się w bardzo dużej ilości już na poziomie przedszkola. I to jest tak naprawdę podstawowa, bo to, że my po raz któryś robimy pewne półśrodki, to powiem szczerze, dla mnie przestaje to być wystarczające. Czyli diagnoza potrzeb w zakresie, czy tak zwane badanie przesiewowe logopedyczne. Jest to problem, żeby to zrobić. Ja myślę, że tak naprawdę zbierając informacje ze szkół i z przedszkoli, taka informacja jest. Ilość orzeczeń, ilość dzieci z orzeczeniami i z opiniami. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna informacja, dlatego że tak naprawdę mając informacje o ilości i o rodzajach, bo to oczywiście ja nie mówię kto, komu, jak, bo to jakby nikogo nie powinno interesować, ale dopiero mówiąc, znając skalę, ilość orzeczeń, opinii na terenie naszych przedszkoli, na terenie naszych szkół, dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mieć informacje o skali potrzeb, to jest raz, a poza tym pokaże nam to, w jakiej kondycji są nasze dzieci, bo my tak naprawdę nie wiemy. Mówiliśmy na Komisji Spraw Społecznych o pewnych potrzebach zdrowotnych, ale tak naprawdę my się ciągle poruszamy w dosyć wirtualnym świecie niewiedzy. Trzecia rzecz, to rozporządzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mówiąc o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to też są dzieci zdolne. To jest może dla wielu osób dziwne, ale tak to jest. To są dzieci zdolne. To są dzieci, które nie mają orzeczeń i nie mają opinii, ale dzieci, które wykazują trudności w uczeniu się. Że ilość tych dzieci przebywa, to nie ulega wątpliwości. Ja bardzo żałuję, że nikt jakby nie zrobił takich badań, dlaczego ilość dzieci przybywa. I to, że, czyli dla mnie takim punktem wyjścia jest tak naprawdę przeprowadzenie bardzo dokładnej diagnozy w szkołach. Ja myślę, że dyrektorzy mają takie informacje, warto byłoby to zebrać. I teraz dopiero mając taką diagnozę możemy mówić o tym, w jaki sposób wspomagać szkołę, de facto wspomagać nasze społeczeństwo w tym, żeby z tymi dziećmi pracować. Tu mówimy o konkretnej ilości pracy bezpośrednio z dziećmi. I myślę, że tu też jest takie miejsce, żeby zadać kłam pewnym stereotypom. Ja nie wiem, czy Państwo mają świadomość tego, że w tym to rozporządzenie, o którym mówił Pan Dyrektor, narzuca na nauczycieli bardzo ważną rzecz. Jeżeli logopeda ma pod opieką 40 czy 50 dzieci, to, że on pracuje z tymi dziećmi, to jest tak naprawdę tylko mały wycinek pracy. Proszę sobie wyobrazić, że ten logopeda, pracując z taką ilością dzieci, musi być w 50 zespołach, jeżeli ma 50 dzieci, do opracowania tak zwanej karty działań wspierających albo tak zwanych IPET-ów. Czyli musi się spotkać we wrześniu ze wszystkimi nauczycielami uczącymi. Czyli proszę sobie wyobrazić, 50 razy. Ja wiem, co to znaczy, bo tak jest u mnie.
Potem pracuje, przygotowuje ten program i tak dalej, a potem w kwietniu powinien ten zespół uczących nauczycieli, wszystkich nauczycieli, którzy uczą dane dziecko, spotkać się na nowo, czyli znowu razy 50. Dlatego ja troszkę się obawiam, bo ja mówię, ja nie jestem przeciwko zmianom i ja rozumiem te potrzeby. Ja po prostu myślę, że nie powinniśmy postrzegać pracy akurat tych fachowców jako tylko i wyłącznie pracy bezpośrednio z dziećmi, bo naprawdę proszę sobie wyobrazić te 50 razy plus te wszystkie inne działania, które ten nauczyciel robi. I myślę, że tak naprawdę dla mnie, bo to czy to będzie 22, czy 24, czy 28, to jest tak naprawdę ciągle rzecz wtórna, bo możemy sobie dyskutować o ilości godzin. Ale ja naprawdę chciałabym zobaczyć taką diagnozę, żebyśmy wreszcie mieli pewną orientację, jak wygląda sytuacja i konieczność zakresu pomocy tym dzieciom. Bo potem dochodzimy do sytuacji, że nasze dzieci zdają egzaminy, a my zastanawiamy się, dlaczego tak nisko. Powiedzmy w przypadku wielu dzieci. Zdają maturę albo egzaminy zawodowe, to są nasi mieszkańcy. A my się zastanawiamy, w którym miejscu nastąpił ten błąd i niedopatrzenie, że te dzieci osiągają takie niskie wyniki. I myślę, że warto przy okazji tej uchwały jednak rozpocząć taką rozmowę, jaki jest ten potrzeb. To jest to. Czy właściwa diagnoza, a później czy mogę? Tak. Oczywiście taka diagnoza na mocy tego rozporządzenia jest w szkołach przeprowadzana. Jest, powinna być. Dyrektorzy na pewno wiedzą, jakie mają liczby dzieci z orzeczeniami, z opiniami, znają skalę trudności i tak dalej. Ja uważam, że ta uchwała, przepraszam za stwierdzenie, ale to jest jakiś tam kompromis, nie chcę mówić dosadniej. Bo po tej diagnozie okazałoby się, że tych godzin należałoby tu wpisać po 40. Tak. Albo zatrudnić, albo zakiwać. Skoro albo mówimy o potrzebach. Znaczy nie tyle nową, co dodatkowo. Dodatkowo. Więc natomiast mam tu nawet też przy sobie, ile w poszczególnych szkołach na przykład dopłacamy do subwencji i tak dalej. Więc tu możliwości finansowe, a potrzeby olbrzymie i coraz większe, nam się rozchodzą. Gminy, które już uchwaliły tego typu uchwały, podejrzewam, że też na tego typu kompromisy poszły, bo skoro można podwyższyć pensum, to podwyższmy, poprawmy choć trochę. Zamiast pięciorga dzieci do logopedy, niech on przyjmie ośmioro dzieci, tak? To jest tego typu kompromis. To ciągle poruszamy się tak, a tak naprawdę nie sięgamy do tych przyczyn, powodów, jakby do tej pewnej diagnozy tych potrzeb. Dlatego ja mówię. Ale potrzeby są zdiagnozowane, są w szkole. Można zrobić oczywiście tabelkę, można zrobić jedno, drugie zestawienie, czy mini raport jakiś nawet na ten temat. Tylko nie przybędzie nam od tego godzin i nie przybędzie nam, znaczy nie dołożymy tych godzin tu do 40, bo to będzie bez sensu i nieracjonalne. Jak również po stanowisku pani, ze stanowiska pani burmistrz wynika, że nie ma też pieniędzy na dodatkowe etaty. Dlaczego tak potraktowano lekceważąco doradcę zawodowego, dając mu 30 godzin? W ogóle mamy doradcę zawodowego w jakiejkolwiek szkole na etacie? Nie, nie mamy doradcy zawodowego. Natomiast skoro w artykule 42 ust. 7 jest napisane, że Rada Jednostki samorządu terytorialnego ustala pensję dla pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. Jeżeli ten doradca zawodowy na przykład poprawi nam się sytuacja finansowa, tak, za rok i będziemy mogli zatrudnić doradców finansowych, zawodowych, finanse, to wszystko się już miesza. Jeżeli będziemy mogli zatrudnić tych doradców zawodowych, to przecież nie będziemy się zbierali kolejnego projektu. Ja rozumiem, ale po to on został wpisany. Ale dlaczego potraktowano jego w sposób taki wybitnie inny, jeżeli już? Dlatego, że przyglądaliśmy się uchwałom już funkcjonującym i wszędzie w tych uchwałach, które już weszły w życie, ci doradcy zawodowi mają zdecydowanie większej godzin. Wczoraj pan burmistrz Czachorowski posłużył się przykładem, że w urzędzie, powiatowym urzędzie pracy jest doradca zawodowy, ma 40 godzin i też pracują, tak, po 40 godzin. Natomiast tu wydaje mi się, że praca doradcy zawodowego, ale praca doradcy zawodowego nie jest naprawdę, wydaje mi się, tak ciężka jak pedagoga, który prowadzi korekcyjno-kompensacyjne na przykład. Także dlatego tutaj daliśmy więcej tych godzin. I mniej więcej tyle, ile
tym się posługiwaliśmy, bo naprawdę można by było, gdyby pani przewodnicząca pisała ten projekt uchwały i wpisała 28, to mógłbym również zadać pytanie, czemu nie 28, a 30, tak? Jak najbardziej, jasne. Ale... No i na cały zdrowy. Przepraszam, no, Tam jeszcze jakieś pytanie, gdzie uchwalmy... Tylko jeszcze informacyjnie. Nie mamy doradców, tak? Pedagogów mamy w każdej szkole. W każdej szkole psycholodzy to są na szczątkowe etaty. To niewiele jest. To są dosłownie po kilka godzin gdzieś tam w przedszkolach i tak dalej. Nie. 2 godziny chyba w przedszkolu. Tak, gdzieś tam mogę odpowiedzieć na sesję, mogę dokładne dane przygotować, nie chcę teraz kłamać. Logopedzi w każdej szkole, w każdym przedszkolu? Logopedzi nie w każdej szkole, nie w każdym przedszkolu, na cząstkach etatów i różnie to bywa. No właśnie. Może się zastanowić, żeby tutaj to jednak wszystko jakoś... No dobra, nie mam więcej tego. Przygotuję na Komisję Zdrowia. Tym bardziej, jeśli, tak jak mówi pan dyrektor, te daty są w sposób szczątkowy, tylko dopełniane czy wypełniane, to wydaje mi się, że zwiększenie liczby tych godzin w stosunku do przedszkola, który pracuje 2 godziny, to jest tak naukowe, że nie wpłynie na sytuację. Nie, absolutnie. Czy są pytania jeszcze do tego projektu uchwały? Nie widzę pytań. Proszę Państwa, kolejnym materiałem to jest stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt? Może ja, jeśli mogę. Nie wiem, jak przebiegła dyskusja, którą tutaj prowadzi Pan Dyrektor Pierszulc. Wczoraj wczoraj również przebiegła ta dyskusja w przyjaznej atmosferze. Staraliśmy się przekonać autora tego stanowiska, czyli radnego Wojtka Iwaszkiewicza, że dyskusja na temat tego stanowiska będzie zasadna, jeśli w ogóle będzie zasadna, po specjalnym posiedzeniu komisji, jednej czy dwóch, poświęconej oświacie. I posiedzenie tych komisji ma się odbyć na początku przyszłego tygodnia. 26. I w związku z tym, to wasza sprawa, to bardziej woli informacji, chcę powiedzieć Państwu, że Wojtek Iwaszkiewicz mocno się zastanawia i mam nadzieję, że to będzie zastanowienie pozytywne na tym, czy nie wycofać tego projektu stanowiska w ogóle z porządku obrad. Jako, że jak mówię, będzie to dużo bardziej merytoryczne, zasadne po posiedzeniu. Bardziej Panie Burmistrzu, że to stanowisko, treść tego stanowiska w sposób stuprocentowy pokrywa się z dyskusją, z treścią dyskusji, która wyłoniła się na w czasie ostatniej sesji roboczej, mówmy, nie tej uroczystej. Też w tej sprawie zabierałem głos i w zasadzie jest to stanowisko, też tego stanowiska jest jakby takim podsumowaniem oczekiwań radnych w stosunku do różnych obszarów działania gminy między gminą miejską a szkołami. Także uważam, że także tak jak Pan burmistrz powiedział, przychylam się do tego, że najpierw powinniśmy podyskutować sobie szerzej. Pani burmistrz obiecała nam takie spotkanie na tej roboczej sesji właśnie i ewentualnie tego rodzaju problemy można by było rozstrzygnąć w czasie tego spotkania. Mam nadzieję. Ustaliłyśmy termin na 26. To jest wtorek. Na wtorek, na 16. Jako połączone posiedzenie komisji. Czyli wstępnie to jest na razie. Nie, już jeżeli się nic zmieni Pani Burmistrz, to myślę, że w czwartek na sesji będę mogła Państwa poinformować o tym terminie. Dobrze. Czy są pytania, proszę Państwa? Inne pytania oprócz materiału? Pan sekretarz, ja bardzo proszę. Ja zanim Pan sekretarz będzie mówił na temat inclusion, my prosimy Państwa, żebyście zechcieli zająć stanowisko, dać swoją opinię, bym był usatysfakcjonowany, ale to nie skończy, to jest Wasza decyzja, gdyby ta opinia była przeprowadzona w formie głosowania na koniec. Dobrze. Proszę Państwa. Panie dyrektorze. Jeszcze nie wychodzę. To przepraszam. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy pomijając tę opinię, krótko przedyskutowali temat projektu ogólnie rzecz biorąc inclusion.
Ta dyskusja i ta prośba wynika z dwóch powodów. Z powodów takich, że takie głosy o konieczności przedyskutowania tego tematu pojawiały się wielokrotnie ze strony państwa radnych, jak i nasze przekonanie po krótkim doświadczeniu z władzą wdrażającą widzimy, że jest konieczność jakby w tej chwili pochylenia się nad tematem. A w skrócie rzecz biorąc chodzi o to, że to, co w tej chwili realizujemy w ramach projektu Inclusion za pomocą środków unijnych, jest jakby dlatego alternatywa realizacji tego projektu, czyli przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu z budżetu wyłącznie miasta, czyli pomijając krótko rzecz biorąc technologię, która proponuje nam władza wdrażająca i którą zobowiązani jesteśmy w ramach umowy realizować. Państwo dostaliście do skrzynek tabelę. W tych tabelach jest głównie aspekt ekonomiczny tego przedsięwzięcia, ale oczywiście oprócz aspektu, o którym wspomniałem, jest również aspekt jakby technologiczny. Skłaniamy się ku temu, żeby krótko rzecz biorąc ewentualnie rozważyć wycofanie się z projektu ze wszystkimi konsekwencjami, o których zaraz powiem, i przejścia na internet mobilny, czyli dostarczamy również tym 200 beneficjentom, którzy są już wyłonieni, internet mobilny i zakupujemy im komputery. To w największym skrócie. Natomiast teraz, żebyśmy się pochylili nad aspektem ekonomicznym tego, jakie konsekwencje ewentualnie zmiana by taka miała dla budżetu, to przedstawia to tabela nazwana analiza kosztów wartość brutto. Widzimy w kolumnie nazwanej e-inclusion konsekwencje finansowe realizacji budżetu, realizacji tego projektu w ramach obowiązującej nas umowy, gdzie łączny koszt, tak jak widać, ja nie będę oczywiście tego czytał, widać jaki jest. 870 000. Proszę zauważyć, że ta tabela zakłada realizację tego projektu na 3 lata. Natomiast my realizując w tej chwili, jakby kontynuując ten projekt w ramach środków unijnych, zobowiązani jesteśmy jeszcze ponad 2 lata niż to, co jest w tabeli realizować, jako że trwałość projektu jest przewidziana do roku 2018. Także podsumowując tą kolumnę inclusion, widzimy, jaki jest koszt. Zebraliśmy w międzyczasie dosyć oficjalne oferty od operatorów, którzy potencjalnie mogą dostarczyć internet mobilny, i plus GSM, T-Mobile, Orange oraz Play. Te oferty są przedstawione jakby konsekwencje finansowe dla budżetu w kolejnych kolumnach. Oczywiście to jest tylko tak do dyskusji, bo ewentualnie zmiana podejścia do realizacji tego projektu konsekwencją tego byłoby postępowanie przetargowe. Jakby się to w konsekwencji ułożyło, to oczywiście jest w tej chwili za wcześnie mówić o tym. Tu są szacunki. Ja rozumiem, że tu się pojawiają już pytania. Mogę uwagę do tych szacunków? Tak. Znaczy, bo nie wiem, czy możliwe, że się u nas źle odbiło, ale tutaj to tak nie wynika, ta akurat suma. Ja zaraz mogę wytłumaczyć. Tak? Dlaczego tak. Taka różnica jest? Ja omówię na przykładzie kolumny inclusion, bo to jest jakby najbardziej czytelne. Projekt zakłada nam finansowanie utrzymania sieci tylko przez jeden rok. Czyli jeżeli wybudujemy całą infrastrukturę, dostarczymy internet, to przez rok, byłby to rok 2013, w ramach projektu mamy sfinansowane utrzymanie sieci. Szacowane jest to przez nas na kwotę około 130 tysięcy złotych. W kolejnych latach, czyli aż do roku 2018, musielibyśmy te po prostu środki wyłożyć z naszego budżetu. To jest pierwszy wers. Zakup sprzętu zero, jako że wynika to z projektu. Wkład własny 354 049 zł. To jest wkład własny. Tak, może się źle. To jest wkład własny, który moglibyśmy i teoretycznie jest do poniesienia jeszcze przez nas. A 125 tysięcy. To jest 354 tysięcy. 355 tysięcy zewnętrznych. 125 tysięcy ponad to są koszty, gdzie występują w każdym wariancie, które już ponieśliśmy. To są koszty na szkolenia, inżyniera kontraktu i tak dalej. To są koszty, które ponieśliśmy. Powiem teraz jakby o konsekwencjach wycofania się z tej formuły, którą obecnie realizujemy. Konsekwencją tego jest zwrot instytucji wdrażającej kwoty, którą już wydatkowaliśmy. To jest 91 tysięcy ponad złotych plus odsetki, które liczymy, że to jest ponad 5,5 tysiąca złotych, w zależności od tego, kiedy byśmy tą kwotę zwrócili. Takie są konsekwencje jakby dodatkowe zwrotu
Znaczy wynikające ze zobowiązania, z zerwania umowy, krótko rzecz biorąc. I tutaj w tej chwili no, trudno mi się odnieść do tych ofert, natomiast podsumowując te wszystkie oferty, które zebraliśmy, można podsumowując powiedzieć tak, że w ramach kwoty wkładu własnego, który mamy w projekcie, moglibyśmy osiągnąć cel ten, który jest założony pierwotnie, czyli dostarczenie internetu wraz z zestawem komputerowym, czy z notebookiem, czy z laptopem, w ramach jakby kosztów, które mamy zaplanowane w tej chwili w budżecie w ramach wkładu własnego. Można to zrobić z kolei dwojako. Można to zrobić w ten sposób, że tak jak to przedstawi ostatnia kolumna, że rozpisujemy postępowanie od razu na zakup zestawów komputerowych, które miałyby być przeznaczone beneficjentom oraz w każdym roku, tak jak tu oferty przedstawiają, mielibyśmy do zapłacenia abonament, krótko rzecz biorąc, za dostarczenie internetu mobilnego tym ostatecznym beneficjentom. Drugie rozwiązanie jest, które jest również przedstawione w tych kolumnach, to co oferują nam poszczególni operatorzy, to znaczy, że ten abonament byłby stosunkowo o tyle wyższy, że niejako byłby spłacany w ratach komputer. Tak jak w tej chwili oferują na wolnym rynku normalnie operatorzy tak zwaną złotówkę komputer, tak naprawdę to jest ten komputer jest spłacany w abonamencie w późniejszym okresie trwania. Zakładamy 36 miesięcy trwania, ewentualnie byśmy podpisali umowę na 36 miesięcy, bo ten rynek jest tak dynamiczny, że widzimy, że no, może nie z miesiąca na miesiąc, ale z kwartału na kwartał te ceny tak spadają, że kto wie, że czy za 36 miesięcy ten internet w jakiejś tam, o jakichś parametrach socjalnych nie byłby już po prostu dostępny dla wszystkich, a z pewnością byłby dużo niższy niż dzisiaj, ewentualnie byśmy zawarli kontrakt na dostawę 200 beneficjentów takiego internetu. No, sprzęt byłoby nie, potrzebne. Mogłoby tak się zdarzyć. Mogło, choć niekoniecznie. Sama pochamia jest tańsza, to nie ma co odbyć. Tu mówię, ten rynek jest bardzo dynamiczny. Wydaje mi się, że czasookres 36 miesięcy tego rodzaju technologii jest dużo za dużo. Tylko nie zapominajmy, że my dostarczamy internet socjalny, czyli osoby, które w ogóle nie mają szansy. W ostatnich dwóch latach są naprawdę niesamowite. No tak, ale projekt zakłada dostarczenie tak zwanego internetu socjalnego, czyli osobom, które teoretycznie i faktycznie mają możliwości uzyskać takiego dostępu w swoim gospodarstwie domowym. My musimy zwracać uwagę czyli musimy o technologii, tak? My musimy zapewnić im pewne parametry korzystania no, z sieci, tak? I tutaj nie łudźmy się, że to jakby technologia postępuje, natomiast my musimy mieć konstans, no bo po pierwsze nas nie stać, po drugie no, z racji tej idei dostarczenia, no, dostarczamy w ramach możliwości najlepsze, co jest do korzystania o danych parametrach. Mogę? Reasumując, mamy trzy możliwości. Pierwsza możliwość, kontynuować projekt, co oznacza wydać około 345 tysięcy wkładu własnego, bo tyle jeszcze jest przewidziane, i dostać tam 1 000 000 złotych dotacji i kupować komputery, budować sieć, co jest obarczone tymi wszystkimi uciążliwościami i wadami, o których mówią radni, z którymi w większości się zgadzam. Jak jest potrzeba, to będę tu wymieniał kłopoty z tym związane. My w związku z tymi kłopotami i uciążliwościami proponujemy inne rozwiązanie, a w zasadzie dwa. Konsekwencja wspólna dla obydwu rozwiązań jest taka, że trzeba oddać pieniądze, które dostaliśmy. 90 tysięcy plus odsetki, 95 tysięcy plus odsetki trzeba oddać. To tego nie ma odejścia. To trzeba wrócić do instytucji zarządzającej i już. I teraz drogi się rozchodzą. Jedna możliwość. Ogłaszamy przetarg na zakup 200 komputerów, byłyby to pewnie laptopy. Na co wydajemy, to sobie każdy może policzyć. 200 sztuk razy na przykład 1500 z podstawowym oprogramowaniem, to ty, Jurek, się w miarę znasz. Jest to chyba wiarygodna kwota z 1500. Wojtek Waszkiewicz nawet mówi, że może i taniej. Może nawet i taniej, ale z grubsza do uproszczenia rachunku wydajemy 300 tysięcy jeszcze na zakup komputerów i do tego płacimy abonament. Liczyliśmy średnio przy dzisiejszych cenach około 70 tysięcy, 50 może, no zależy. Parę dziesiąt tysięcy abonamentu rocznie za funkcjonowanie tych komputerów. Muszę jeszcze wrócić do pierwszej wersji, czyli realizacji programu, bo to jest ważne.
W tym pierwszym programie, to jest to, co mówił pan sekretarz, w pierwszym roku obsługę techniczną mamy to z programu. Później musimy, ze względu na parametry, jakość tego sygnału wydawać rocznie 130 tysięcy i mamy obowiązek robić to do 2018 roku, tak? Bo tyle jest w tej naszej umowie. Do 2018 roku ma trwać program, czyli do 2018 roku, od roku 2014 wydajemy po 130 tysięcy. To też jest ta uciążliwość tego pierwszego rozwiązania. W drugim rozwiązaniu wykupujemy ten abonament na czas, jaki uznamy za stosowny. My mówimy tutaj o 3 latach, ale to jest rzecz do wydyskutowania, co jest najkorzystniejsze. I to trzecie rozwiązanie to jest takie, że nie kupujemy komputerów, tylko kupujemy dostarczenie sygnału, co po tekście oznacza, że w warunkach konkursu ogłaszamy, że sygnał ma być dostarczony razem z komputerem. Czyli ten abonament by tam wynosił proporcjonalnie więcej, a dostawcą komputerów byłaby ta firma, która dostarcza sygnał internetowy. Tylko, że tu jest sprzęt wychodzi drożej, natomiast jest to mniejsze takie jednostkowe obciążenie dla budżetu, że w danym roku nie wydajemy tych ponad 300 tysięcy zakładanych na... I na koniec zadajemy Państwu pytanie takie, czy Państwo jesteście za tym, żeby odstąpić od realizacji programu e-inclusion? Po tekście pamiętając, że planujemy i tak te 200 komputerów w tym rodzinom wytypowanym z własnych pieniędzy. Czy pomocy abonamentu, czy kupując polskie komputery, no to już rzecz dyskusyjna. Koniec dyskusji? No ja nie wiem, to wychodzi tutaj Mirek. Czy wrócimy na sesji do tej dyskusji? To zależy troszkę od Państwa i troszkę od Pani Burmistrz, bo jeżeli będzie wyraźne jednoznaczne stanowisko radnych, to być może pójdziemy dalej i zrobimy na to poprawkę do budżetu. W takim razie ja jeszcze bym chciał w formie dyskusji albo takiego wniosku. To ma być internet socjalny, założenie. Teraz są na dzisiaj, już rok temu dyskutowaliśmy takie rozwiązania jak te Areo. Piotr miał, my mamy. Nie sprawdza się. Ja mogę powiedzieć po prostu z własnego doświadczenia znajomych, że problem jest z modemem, aczkolwiek można się z tym poradzić, z tym, że modem jest bardzo drogi. To pod tym względem się nie sprawdza, nie? Ogólnie jest dobra. Tam jest prędkość 256, modem kosztuje 130 zł. Przy pomocy, powiedzmy, informatyka, czy tego, czy któregokolwiek, jest to do przejścia, czyli modem i dostęp do internetu za 130 zł. I powtarzam, internet socjalny, czyli to nie musi być wypasiony notebook za 1500, może być to netbook za 600 zł z gwarancją 3-letnią. To też jest komputer. I teraz a propos prędkości przy tym internecie, tam jest 256. Ja pierwsze 3 lata firmy prowadziłem na tej prędkości, dało się prowadzić. Także to jest rozwiązanie. To jest całkowicie bezpłatne, wymaga tylko zaangażowania, zarejestrowania się od tego beneficjenta tego programu. Sądzę, jeżeli mi się wytłumaczy, jak to zrobić, to sobie z tym poradzą. To jest dostępne na terenie Giżycka. Tam koniec, jest 20 zł, to tam znaczy numer, nie? I modem bardzo ładny, mały, biały do tego. Czyli w sumie koszt na jednego użytkownika to jest około 800 zł i to jest jednorazowy koszt. I na dzisiaj mamy załatwioną sprawę na najbliższy rok. Po roku to ta prędkość ma być zwiększona również dalej na zasadach darmowych do 512. I dalej, w następnych latach, ze względu na uwarunkowania, koncesje i tak dalej dla operatorów sieci tych komórkowych, ten dostęp ma być jeszcze rozszerzany, czyli praktycznie zwiększenie prędkości. Ja bym prosił Pana, żeby w tej ofercie, ale w tej analizie ująć te rozwiązanie netbook i Aero. I to ale sobie, tak, tyle tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nasze pytanie sprowadza się dzisiaj do tego, czy wykreślić zadanie inkluzji z budżetu. Jakie będą zamiast za to rozwiązania, to dajemy sobie czas. Tak, tylko, że mając alternatywę, że to jest praktycznie nieporównywalne kosztowo, to będziemy po prostu łatwiej decyzję podejmiemy, nie? Czyli będzie jeszcze prawdopodobnie dużo tańsza, bezpieczniejsza alternatywa, wygodna, tyle że socjalna, no ale to tak miało być. Czyli ja bym prosił, żeby można było to ująć w tej analizie i wtedy nie będzie żadnych problemów. Ja myślę, że na skutek takiego głosu, to nie zły głos, to ja mówię przeciwko temu, nie będziemy pewnie w stanie wykreślić tego z budżetu na tej sesji. Ale to się nic nie dzieje, na kolejnej sesji to zrobimy, mają sygnał Państwa, że jesteście za tym, żeby nie realizować tego programu. Tak, to jest o tyle gorzej, że gdyby była decyzja szybka, to my w ciągu tam, nie wiem, paru miesięcy możemy, jeżeli pójdziemy w tą stronę, kupić te komputery i sprawę załatwić. A to się jest na to przyspieszy decyzję, także no. Tylko, że to pod względem fizycznym się nie da kreślić tego budżetu w czasie sesji. Tylko, bo my się już opieramy o, no, dyskusja jest, jakby opiera się o takie szczegóły, że wycofujemy się z projektu, a jak realizujemy za własne, jak najtaniej, jak najmniej.
Ja rozumiem, że już jakby decyzja, tak przynajmniej z dyskusji wynika. Nie, no pan burmistrz obawia się właśnie o decyzję, że chce potwierdzenia decyzji. Sądzę, że mając te alternatywy, jeszcze to dodatkowo, o której ja mówiłem, to podejmiemy decyzję taką korzystną dla miasta, czyli żeby to było jak najefektywniej, najmniejszymi kosztami, czyli będzie za, a potem będziemy mówili o szczegółach, nie? Czy to ma być komputerem, czy bez, czy areo, czy cokolwiek. Ja powiem tutaj o dwóch rzeczach, mianowicie to, co z panem Skarbem rozmawiamy. Decyzja o wykreśleniu jest bardzo istotna, bo tutaj mówimy, sesje są wiadomo w jakich odstępach, w jakich czasookresach. Jeszcze idzie ta przerwa wakacyjna, a setki lecą. Setki, a przede wszystkim no, oczekiwanie i niecierpliwość beneficjentów, bo tu ta decyzja jest, jak szybka, to my jesteśmy w stanie, wiadomo... W jakim czasie jesteście Państwo w stanie zrealizować to według własnego projektu? Tu budzi moją jedynie wątpliwość, jeżeli... Państwo radni by się zdecydowali się wykreślić, to uważam, że powinien być przez Rady przyjęty program dostępu, no bo to nie może być tak, że raptem pojawia się w budżecie. Krótki program taki opieki, pomocy jakby socjalnej, który by określał przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Krótki program, na jakich zasadach, kto, jak i tak dalej. Czyli to co jest, byśmy powtórzyli, tylko że to jest program Rady do realizacji przez burmistrza. Tak wstępnie radca również to zaakceptował. Natomiast jakby po przyjęciu tego programu jesteśmy automatycznie, mamy możliwość, w budżecie wtedy przechodzą te środki z wydatków inwestycyjnych na środki bieżące, jesteśmy w stanie, o ile postępowanie by się potoczyło tak jak należy, no to miesiąc, półtora i by ludzie teoretycznie mogli mieć ten... A jeszcze pytam, że ja tego pytam, bo powinien to działać dość szybko, z uwagi na to, że rozumiem, że beneficjenci zostali przeszkoleni w ramach tego programu. Minęło może już pół roku po tym przeszkoleniu, pewnie niektórzy może więcej. Nawet więcej. Pewnie niektórzy już zapominali, w jakim obszarze ich kształcono. Rozpasano oczekiwania co niektórych. Ludzie czekają na ten sprzęt, a wszystko wisi jakby w powietrzu i to jest absolutnie niepoważna sytuacja. Przypominam Państwu, są tu wśród nas radni z poprzedniej kadencji, że uchwała na temat inkluzyn urodziła się w Wielkich Górach. I my te wątpliwości, my, szeregowi radni, którzy niekoniecznie wnikamy w jakieś niuanse formalno-prawne, ekonomiczne czy też techniczne, zwracaliśmy bardzo mocną uwagę na to, że ten program można tak w sposób bezkrytyczny, że tak powiem, wejść. Niestety nasze obawy się sprawdziły. Sprawdziły się nasze obawy, i teraz musimy jakby takie awaryjne środki podejmować, żeby przynajmniej ludzie, do których ten program był skierowany, a którzy przyszli przez kolejne, żeby po prostu nie czuli się zwyczajnie oszukani. Ja apelowałbym do Państwa, bo wydaje mi się, że ta Państwa propozycja jest absolutnie logiczna, żebyście Państwo naprawdę sprężyli się, przynajmniej w obszarze tego terminu formalnego, który dałby możliwość jak najszybszego zrealizowania tego projektu, żeby fizycznie każda rodzina... No ale ten apel to dobrze do Państwa przypada, bo według mnie scenariusz... Takie było nasze założenie. Ale Paweł, mogę? Jeśli Państwa będzie opinia taka, jak się spodziewamy, czyli negatywna dla inkluzyn, to na najbliższą sesję, czyli pojutrze, będzie zmiana do budżetu polegająca... daj mi dokończyć. Polegająca na wykreśleniu tego zadania. Z kolei na kolejnej sesji najbliższej, nie wiem kiedy ta sesja będzie, czy będzie ta przerwa wakacyjna w lipcu czy sierpniu, na najbliższej sesji byśmy przygotowali szkielet programu, o którym mówił Pan Sekretarz, dostarczenia tym wykluczonym internetu i jednocześnie zmiany budżetu. I wtedy, czyli od następnej sesji, byśmy przystąpili do realizacji tej wersji. Wszystko jasne. Pan radny Trejc. Ja bym chciał przyjąć do tego, co tutaj kolega radny Jurek powiedział. Ja mam wątpliwość w kwestii, tutaj już wyjaśniliśmy sobie kwestii sprzętu, to może informatyk tutaj dobrać, prawda, ten odpowiedni model, ale ja mam wątpliwość, bo tutaj ja rozumiem, że to będzie podpisywać te umowy gmina, prawda, nie mieszkańcy, a internet socjalny, ten, o którym mówisz ty, Jurek, każda osoba indywidualnie i czy nie byłoby problemem tutaj na przykład, żeby gmina te na przykład 200 aero dostała,
Nie wiem, czy jest to możliwe, czy nie musiała. Właśnie, i tutaj mógłby być problem z tym, bo gmina nie mogła mieć 200 faktur. Beneficjenci występują, muszą indywidualnie. To są wtedy indywidualnie każdy miasto refunduje potem ten wydatek. Ale to prawda, że Filu, czy takiej liczbie nie jest w stanie pójść na ugodę, że potraktować taką gminę jako indywidualnie? To chodzi o to, ja bym pewnie przyszło. Ale to jest rzecz techniczna i nie ma żadnego powodu, żeby tutaj dzisiaj dyskutować. To jest taka wątpliwość, którą trzeba rozwiązać. Tak, ale na razie nie zdecydowaliśmy, czy wycofujemy się z inkluzji. Jeżeli w ten sposób, to w tym innym. Ale to pierwsza kwestia to, czy wycofujemy się, a potem jak przekonać. No, jeżeli radni będą przekonać, to jest jeden problem z głowy, drugi jak tych beneficjentów. No oni mają taką alternatywę. Albo czekać nie wiadomo ile i nie wiadomo z jakim skutkiem, albo za miesiąc mieć netbooka z mobilnym internetem. Tak, tak, rozwiązanie to już później. Więc też przekonamy, nie? Ja teraz nie chcę budzić tej dyskusji, bo to jest już techniczne. Tak. Ja osobiście nie jestem do końca przekonany z netbookiem, ale to jestem w stanie wyjaśnić, jak to jest. No ale to to jest wysokie ryzyko. Zatem pytanie do Z, proszę Państwa, panie i panowie radni, czy jesteście za tym, żeby wycofać się z programu Inclusion i zrealizować założenia tego programu, przynajmniej w jakiejś tam części ze środków własnych, ze środków własnych po prostu, miejskich. Czy jesteście Państwo za tym? To jest tak. Czy jesteście przeciwni? Nie. Jeszcze swoje miesięcy oddać. Wszyscy za? Jest to za? Dostaliśmy 87. Otwieram. Tak jakby zeszło zwrotnie. A 5000 jest odsetek. Część dyskusji poświęconą ewentualnym pytaniom do burmistrza. Przedajemy to, co zrobimy. W tej kwocie, którą oddajemy. Pan radny. Ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy akurat pan burmistrz mi odpowie, ale kto się zajmuje chodnikiem na ulicy Troguta? Do kogo należy? Kto jest właścicielem? Kto powinien naprawiać na przykład? Powiat. Powiat. A, no to moje pytanie tutaj jest niezasadne. Do ale, ale to, to nie tak, że my umywamy ręce, bo... A, czyli dobrze. No tak, no to przecież... To ja mam taką uwagę, panie burmistrz. Skoro mamy jakiś wpływ na to, to prosimy o zainteresowanie się tym chodnikiem, dlatego że stan po jakiejś tam ostatniej, nie wiem kto tam dokonywał jakichś napraw, były tam robione wykopy, w tej chwili no, wiele kafelek się rusza i widziałem jak jedna kobieta wywróciła się, ponieważ potknęła się o ruszającą się kafelkę. Tam jest kilkanaście kafelek, sam to sprawdziłem, ruszających się, niektóre są odwrócone, stoją bokami, także tam naprawdę może dojść do jakiegoś wypadku, także prosimy o zainteresowanie się. Zainteresuję się. Pan radny Stowski. Jak chodniki, to chodniki. Do kogo należy chodnik przy ulicy Wojska Polskiego? Na wysokości hotelu Deptun, Europa, Mazury. My robiliśmy jakieś ruchy własnościowe z powiatem w sprawie kajek. Tak? Tak czy nie, my mówimy o Wojsku Polskiego. No dobrze, no dobrze, ale my tam wszystkie ulice przejmowaliśmy na kajkach, ale czy Wojska Polskiego przejęliśmy tam, to ja w tej chwili nie pamiętam. Patrząc na mapę tą, która tutaj jest, to jest niewątpliwie ulica i chodniki powiatowe. I najprawdopodobniej to jest powiatowe, na 90%. O co mi chodzi? Tam na tym chodniku, jak tam ktoś rowerami jeździ, może na pewno, tam kiedyś stało drzewo. Na samym chodniku leżą. I tam zostały wycięte te drzewa. Tam chodzi mnóstwo turystów. I jak drzewa zostały wycięte, została położona kostka. Ale kostkę ja nie jestem kamieniarzem, który lepiej ułoży. Jest po prostu tragiczny. A tam mamy gro turystów. Także mamy też bym prosił, żeby zainteresował się. Ale to niewątpliwie jest chodnik, ulica powiatowa, więc moje zainteresowanie będzie polegało na przekazaniu sygnału. Na pewno buduje to morski rok. Ale to nie morski, to jest zleceniodawca, morski to wykonawca, zleceniodawca. Ale byś mógł. Są jeszcze jakieś pytania? Słyszę też przy okazji. Pani przewodnicząca. Ja w trakcie Komisji Spraw Społecznych prosiłam o taką wizualizację istniejących ścieżek rowerowych, a zarazem taką wizję tych ścieżek przyszłych, w jaki sposób to pospinać, bo mamy wiele luk. Ja wczoraj nie byłam na komisji, bo nie mogłam, na fragmencie tylko byłam, więc nie wiem czy to było, ale chyba nie. Dlatego prosiłabym ewentualnie, żebyśmy mieli taki obraz, jak wygląda, a jak to ma wyglądać. Czyli po prostu na mapce z rozrysowanymi, obecnymi, przyszłymi. Dobrze? Na kolejne posiedzenie komisji. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja nawet nie wiedziałam, bo to nie ma sensu. A ja zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.